Jeżeli oglądaliście nasz materiał, jak zabezpieczyć swój motocykl mocnymi, ciężkimi zabezpieczeniami w stałych miejscach, czyli na przykład na parkingu przed firmą, gdzie często parkujemy i ten łańcuch możemy zostawić w domu, w garażu podziemnym, czy też garażu osiedlowym. To są bardzo dobre zabezpieczenia, które zniechęcają złodziei, albo też bardzo utrudniają im kradzież naszego motocykla. Ale jeżeli jedziemy w trasę, to szczególnie grube, ciężkie łańcuchy są bardzo mało przydatne, bo nam zwyczajnie przeszkadzają, albo wręcz ciężko ze sobą je wziąć. Tutaj też taka moja mała anegdotka, ponieważ ja, jadąc nad morze Hondą pierwszy raz, wziąłem ze sobą taki łańcuch i miałem go w plecaku, ponieważ pod ogonem, w tank bagu i w sakwach bocznych nie było miejsca, więc mówię, a wezmę jeszcze go do plecaka, on nie jest duży. I co się okazało, że tak bardzo mi ciążyło to na kręgosłupie, że jazda stała się zwyczajnie męcząca, to była zwykła mordownia, a nie był to tak gruby i ciężki łańcuch, jak ten, który pokazaliśmy w poprzednim materiale. Natomiast można wziąć ze sobą znacznie mniejsze zabezpieczenia, które także w pewien sposób uchronią nasz jednoślad przed kradzieżą, szczególnie tą podstawową kradzieżą, ponieważ one mają swoje zalety i swoje wady. I w tym materiale o tym powiemy. Najłatwiejszą formą zabezpieczenia naszego motocykla jest disc lock. Disc locki możemy sobie podzielić na takie, gdzie jest grubszy lub cieńszy czpień. To jest bardzo ważna, istotna rzecz. Oraz sama długość. Najkrótsze disc locki dedykowane są do skuterów. To jest jeden z najtańszych disc locków, jaki możemy kupić na rynku. Kosztuje około 49 zł. To już jest droższy trochę disc lock dedykowany do większych motocykli. Z SRA widać od razu, że jest zupełnie inaczej zbudowany i samo to zakończenie jest po prostu bardzo szerokie, a to oznacza, że znacznie dłużej będziemy musieli ciąć ten materiał, przycinać bożką, bo zwykłymi nożycami się po prostu nie da. I to też jest ta wartość dodana nad zwykłymi, powiedzmy, łańcuchami rowerowymi, gdzie tutaj mocne nożyce sobie poradzą, a tutaj nie ma szans, po prostu muszą mieć tą bożkę, która już robi hałas. Czyli już jest trudniej taki motocykl ukraść. Tutaj ceny zaczynają się w okolicach 179 zł, natomiast za około 200 zł z groszem możemy sobie kupić disc locka z SRA, jednak wyposażoną w alarm. Ten disc lock jest wyposażony w czujnik, jak tylko wsuwamy go na obiekt, w naszym przypadku na tarczę, już słyszymy sygnał dźwiękowy, że zazbrajamy go i wystarczy, że ktoś będzie próbował odjechać naszym motocyklem albo po prostu zwyczajnie będzie próbował się dobrać do tego, czyli wprawi nasz disc lock w ruch, od razu automatycznie włącza się alarm. To możemy nawet zademonstrować. Bardzo łatwo sobie to wszystko zamontować. W tym momencie jest już zazbrojony i wystarczy, że podejdziemy. Ale jest to taki dźwięk bardzo drenujący uszy, nie? Bardzo często słyszymy takie historie, że ktoś właśnie włamał się do garażu i Simpsona, czy też skuter, czy jakikolwiek inny jednoślad po prostu odprowadził. Kiedy został spłoszony, to odnaleziono motocykl około 2 do 3 km dalej porzucony w krzakach. Bo złodziej się wystraszył, że jechała policja, czy ktokolwiek szedł, czy coś takiego. Taki disc lock już takiemu podstawowemu złodziejowi uniemożliwi takie odjechanie, ponieważ trzeba podnieść koło, trzeba podnieść ten jednoślad w zależności od tego, czy mamy go z przodu, czy z tyłu zamontowany, ten disc lock. Trzeba po prostu podnieść jednoślad i nie tyle nim odjechać, co go po prostu przestawiać ręcznie. I w tym momencie, jeżeli nie jest nas dwóch, a motocykl nie jest lekki, to jest bez szans. Taki motocykl jak ten już we dwóch jesteśmy w stanie, powiedzmy, przesunąć, aczkolwiek tutaj jest już ciężej z takim motocyklem po prostu odejść, mając koło uniesione do góry. Nawet jeżeli jest nas dwóch, to jednak ten motocykl swoje waży, będziemy musieli podnieść całkiem sporo kilogramów. Natomiast złodzieje radzą sobie w inny sposób, jeżeli po prostu podjeżdżają busem, podnoszą ten motocykl, pakują na busa. To jest minus disc locków. I teraz bardzo ważny gadżet, który kosztuje dosłownie 10 zł, ale moim zdaniem jest niezwykle istotny w przypadku disc locka. Ponieważ może się zdarzyć, że zabezpieczymy swój motocykl tym disc lockiem, w pośpiechu chcemy gdzieś pojechać, zapomnimy o tym, uruchomimy maszynę, ruszymy. W tym momencie ten disc lock uderzy o lagi, uderzy
No raczej o lagi, bo byśmy musieli cofać, żeby uderzył o błotnik, ale jest taka szansa, że po prostu coś zostanie zniszczone. Albo my się po prostu wywalimy, kiedy nagle ruszymy i okazuje się, że przednie koło jest zblokowane. Takie coś potrafi uniemożliwić taką naszą akcję, można powiedzieć, ponieważ przyczepiamy sobie to za kierownicę, tutaj przypinamy sobie to do disc locka, kiedy jest jeszcze odpięty i w tym momencie zawsze pamiętamy o tym, że jednak ten disc lock zabezpiecza nasz motocykl i najpierw musimy go zdjąć, zanim ruszymy. Prosta rzecz, a przypuszczam, że wielu osobom uratowało to skórę. Im lepszy disc lock, tym jest oczywiście droższy, natomiast tutaj także nie ma tragedii, bo te najlepsze, najdroższe disc locki wędrują do okolic 300 zł. I to też jest właśnie uzależnione od tego, co wspominałem na samym początku, czyli trzpienia, grubości trzpienia oraz certyfikatu zabezpieczeń tego SRA, czy to jest z tym SRA, czy jeżeli mamy właśnie alarm lub nie mamy. Ten alarm, on nie jest taki, że będziemy go słyszeli z kilometra czy dwóch. Będziemy go słyszeli z 50 metrów, ale on przede wszystkim ma odstraszyć złodzieja w ruchliwym miejscu. Wtedy daje innym ludziom znać, że coś jest nie tak i to chyba jednak nie jest właściciel motocykla i w tym momencie ktoś może się zainteresować, ktoś może zadzwonić na policję. Generalnie to jest taki dodatkowy gadżet bezpieczeństwa, który moim zdaniem nie zaszkodzi, warto mieć. Ja osobiście akurat zawsze wybierałem te zabezpieczenia z alarmem. Może tutaj, żeby nie zapomnieć. Włożyłem sobie kluczyk z powrotem do disc locka, żeby czasem tych kluczyków nie zgubić, bo wtedy byłby faktycznie problem, żeby tą Yamahę odzbroić. Teraz przechodzimy do zabezpieczeń bardzo, bardzo lekkich. Zobaczcie na to. Nie służą one po to, żeby zabezpieczyć nasz motocykl przed kradzieżą, a służą temu, aby zabezpieczyć przed prostą kradzieżą nasze ubrania motocyklowe, a także kask. Te dwie rzeczy, to są dwie rzeczy, które są stosunkowo tanie, o, to jest szczególnie tanie i możemy sobie dzięki temu zabezpieczyć nasze ubrania. Ja sam osobiście się z tym spotykam, mam takie problemy cały czas, bo teraz tak, jesteśmy sobie na przykład na zlocie motocyklowym na otwarciu sezonów, gdzie jest motocykle liczymy w setkach, nawet w tysiącach i zawsze jest coś takiego, że stawiamy motocykl, zostawiamy ubrania, idziemy gdzieś zobaczyć, pochodzić, zobaczyć jakie są motocykle, pogadać ze znajomymi, zobaczyć co się dzieje, zawsze tak jest. I w przypadku, kiedy jest gorąco, jest dosyć duży problem, ponieważ kiedy masz na sobie kurtkę skórzaną, robi ci się bardzo, bardzo gorąco. W dodatku, kiedy masz ze sobą też dobry kask, to też jest problem, bo cały czas ten kask musisz ze sobą nosić. Samo to jest upierdliwe, a jeszcze jak się przepychasz między motocyklami, często ty kaskiem gdzieś uderzysz, mówisz, kurde, pół roku zbierałem na ten kask, albo rok czasu i jeszcze go za chwilę porysuję w głupi sposób. I to na przykład taki problem eliminuje. To jest cienka, delikatna linka, dzięki której możemy swój kask przypiąć do motocykla. Czym to się różni od tego oprócz ceną, ponieważ podstawowe, dobrej jakości linki rowerowe, bo to jest po prostu linka rowerowa, zaczynają się od 20-30 zł. I w tym momencie już mamy całkiem spoko linkę rowerową. Za to trzeba dać 60 zł, mimo że jest to łatwiej przeciąć niż to. Ale tutaj mamy specjalny, fajny system, czyli ta kłuteczka powoduje, że kładziemy kask na ogon motocykla, zawiązujemy wokół tą linką i możemy sobie tak wyregulować długość tej linki, że kask siedzi sztywno. Dzięki temu uniemożliwia to, że na przykład ktoś nam ten kask przesunie albo wiatr mocniej zawieje, on się przesunie i on nie spadnie, bo jest zabezpieczony, nikt nam go nie ukradnie, ale jednak jest szansa, że się obije. W tym momencie takiej szansy nie ma. Kosztuje to około 60 zł, moim zdaniem no, trochę za dużo jak na to, co sobą reprezentuje, jeśli chodzi o sam poziom bezpieczeństwa, ale jednak jest to warte rozważenia. Tutaj też się za tym kryje ciekawa historia, akurat nie moja, ale znajomego. Pojechali na wycieczkę, no fajnie mówi, na wycieczkę, na wyprawę po prostu na zachód Europy. Byli we Francji, więc stwierdzili, że są w miasteczku, pójdą po prostu napić się kawy do kawiarni. Motocykle postawili obok wiaty, nie wiem, czy to się tak mówi, wiaty, jak się mówi na to, jak się na dworze siedzi w knajpie, ale na dworze. Ogródku, nie? Ogródku piwnego czy ogródku kawowego, jak zwał, tak zwał. Generalnie mieli motocykle 10 metrów od siebie, pili tą kawę na zewnątrz, wszystko widzieli. W zasadzie jakby ktoś się przyszedł, kręcił koło tych motocykli, to jesteś w stanie zareagować, nie wiem, w 2-3 sekundy. Ale tego jednej rzeczy nie przewidzieli. Podjechało dwóch gości na skuterze, zatrzymali się koło ich motocykli. Ci myśleli, że nie wiem, będą oglądali ich motocykle czy coś, że o, fajne, kiedyś sobie takie kupię. Nie, chwycili dwa kaski pod pachę i syru, już ich nie ma. Nie byli w stanie nawet zareagować, a w momencie, kiedy mieliby przypięte te kaski, obojętnie czy to właśnie
tym zabezpieczeniem czy zwykłym łańcuchem rowerowym, nie ma szans, aby doszło do takiego zdarzenia. Także w najdziwniejszych okolicznościach można stracić swój kask czy swoje ubranie. Kurtkę możemy zabezpieczyć w podobny sposób i tutaj akurat do zabezpieczenia kurtki polecam osobiście po prostu dobrej jakości łańcuchy rowerowe. Przekładamy przez rękaw, wyciągamy z drugiej strony kurtki, przypinamy do motocykla i zwykłym takim łańcuchem możemy sobie przypiąć 2, 3, 4 kurtki nawet i w tym momencie nikt nam tej kurtki nie zwinie. W podobny sposób możemy zabezpieczyć także swoje bagaże. To jest bardzo przydatna rzecz. Ja na przykład miałem taką historię, że pojechaliśmy z moją żoną, wracaliśmy z jakiejś tam wycieczki i stwierdziliśmy, że zatrzymamy się i będziemy zwiedzać okoliczny zamek. Trudno by było poruszać się po tym zamku w kurtce motocyklowej, kasku, rękawiczkach i tak dalej. No i co? I poprosiłem pewną panią, która pilnowała ubikacji na parkingu, żeby miała oko na nasze rzeczy. No zapłaciłem jej te 10 zł, nie skorzystałem z łazienki, tylko zapłaciłem 10 zł za to, żeby pilnowała. I co, jak wróciłem, akurat gdzieś ta pani poszła i jej nawet nie było, więc równie dobrze ktoś by mógł mi to ukraść, a w tym momencie, kiedy miałbym ze sobą po prostu taką zwykłą kłódkę za 30 zł, 40 zł, zobaczcie, jak szybko ta kłódka się zwraca. Po prostu zapinam i nie muszę się o nic martwić. Ale buty na przykład możesz włożyć do plecaka, a plecak przypiąć, nie? No, zawsze ktoś ci może je wyciągnąć z tego plecaka, no. No nie, to tam kudeczki na zamek. No, są kłódki na zamek, także widzisz, no jak ktoś chce, to może zabezpieczyć, nie? O, tutaj w ogóle jest jeszcze ciekawostka, dwie rzeczy. Taką kłódkę możemy sobie kupić albo z szyfrem, albo z kluczykami. Ja osobiście lubię kłódki z szyfrem, ponieważ w tym momencie, jeżeli ktoś ze znajomych by chciał jechać szybciej czy coś, ty chciałbyś jeszcze zostać, podasz mu szyfr, on sobie przyjdzie, weźmie swoje ciuchy, zamknie, zabezpieczy. Już nie musi do ciebie wracać z tymi kluczykami, nie trzeba latać. Nie ma też obawy, że zgubisz te kluczyki. W przypadku, kiedy masz kluczyki, zawsze możesz je zgubić. Tutaj tego problemu po prostu nie ma, więc to też jest fajny, ma ten szyfr jak najbardziej sens. Podsumowanie. Bardzo szybki rachunek, rachunek sumienia, bardzo szybki rachunek pieniężny. Jeżeli taka kłódka zwykła rowerowa i taki average z zabezpieczeniami, jeżeli kupimy takie zabezpieczenie za 40-60 zł, to nieważne, czy jest na szyfr, czy z kluczykami, to już jest naprawdę po prostu dobrej jakości kłódka i zobaczcie, jak szybko się zwraca. W przypadku, kiedy na przykład moglibyśmy stracić kask za no, taki dobry, podstawowy kask z włókna szklanego, to jest 900 do 1500 zł. Kurtka motocyklowa też około 1000 zł spokojnie kosztuje, a używane są za 500 zł, więc zobaczcie, o jakich kwotach mówimy. Te zabezpieczenia są po prostu albo nawet 1/100 w przypadku tego, co możemy stracić, więc osobiście takie coś polecam. Jeżeli zainteresował Was materiał z zabezpieczeniami odzieży oraz motocykla w trasie, to pamiętajcie także o tym, że nagraliśmy podobny materiał z ciężkimi zabezpieczeniami motocykla w garażu, w domu. Jak dobrze po prostu swoją maszynę zabezpieczyć, żeby mieć lekki sen. Tutaj może ciekawostkę jeszcze powiem, że jeżeli chcecie tak jeszcze ultra zabezpieczyć swój motocykl, ale autokasko stwierdzacie, że to nie ma sensu albo po prostu się nie opłaca, a macie działkę zamkniętą, to kupcie jeszcze psa. To też jest fajne zabezpieczenie przed złodziejami. I można się z nim pobawić. Można się z nim pobawić. Z psem, nie ze złodziejem. Jeżeli interesuje Was, jak w praktyce wygląda konfrontacja takiego zabezpieczenia z certyfikatem, chociażby SRA, czyli tego, którego ja osobiście polecam i podpisuję się pod nim, kontra zwykłego, taniego łańcucha, to taki materiał także spróbujemy dla Was zrobić. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taką bezpośrednią konfrontację.